Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dziś jest pan Andrzej Popławski, prezes firmy Innogy Go. Witam serdecznie. Dzień dobry, ja tylko powiem, że nie prezes, tylko osoba, która odpowiada za Innogy Go i za elektromobility. Head of Electromobility, no to zawsze jest problem z tymi nazwami angielskimi w Polsce, aczkolwiek dobrze. Szanowni Państwo, temat co nie działa w elektromobilności. Niestety przykra wiadomość sprzed dosłownie wczoraj, przedwczoraj, o tym, że jednak Innogy Go kończy swoją działalność, co jest wielkim zaskoczeniem, patrząc na popularność, jaką zyskało w bardzo krótkim czasie na ulicach Warszawy. To był bardzo mocny temat, zwłaszcza wśród młodych ludzi i chętnie z tego korzystali. Postaramy się odpowiedzieć w takim razie dzisiaj na pytanie, co się stało, co poszło nie tak i jaka jest kondycja elektromobilności i carsharingu w Polsce, bo takie informacje są jednak zaskakujące. Także jakbyśmy mogli skomentować i zacząć od tego, co poszło nie tak. Dziękuję w ogóle za to wprowadzenie. Przede wszystkim tak, my jako Innogy, jako grupa E.ON też bardzo mocno inwestujemy w elektromobilność już od dłuższego czasu, a projekt Innogy Go był jednym z elementów tej inwestycji. Tak naprawdę naszym korem działalności jest oczywiście sprzedaż energii. I przez to też to, co chcieliśmy zrobić, to przede wszystkim udostępnić tę energię w nowy sposób, w kolejny sposób, poprzez ładowanie samochodów elektrycznych. Chcieliśmy rozwijać sieć ładowania samochodów elektrycznych w Warszawie, ale ze względu na niepewny popyt na takie ładowanie, stwierdziliśmy, że sami sobie ten popyt zabezpieczymy poprzez wprowadzenie usługi, która będzie bezpośrednio z tych stacji ładowania korzystać. I taka była idea. I tak powstało Innogy Go. W międzyczasie mieliśmy tę sieć ładowania rozwijać i tak też się działo. Trochę bardziej liczyliśmy na wsparcie i rządu, i miasta w rozwoju elektromobilności i przede wszystkim we wsparciu rozwoju tej sieci ładowania, publicznej sieci ładowania w Warszawie. To nie zadziało się tak, jak dokładnie chcieliśmy i to był jeden z powodów. Druga rzecz, która była bardzo ważna, to jest i chyba najważniejsza w tym wszystkim, to był wpływ pandemii, a tak naprawdę lockdownu, bo use case'y, na których my bazowaliśmy, czyli sposobie użytkowania takiego samochodu, takiej usługi, one się po prostu bardzo pozmieniały. To znaczy przede wszystkim kluczowymi elementami w tym były podróże do pracy, z pracy, a także do restauracji, na siłownię, czyli wszystkie takie use case'y, które zostały przez lockdown zablokowane. Use case'y w sensie, kiedy ludzie z tego korzystali. Natomiast jasne jest, że z jednej strony do siłowni nie, do restauracji nie, ale do pracy jednak ludzie jakoś muszą się przemieszczać. I to jest niesamowite, bo car sharing jako taki, prognozowano, że będzie jego popularność tylko i wyłącznie rosła i tak faktycznie było. Natomiast no gdzieś dokładnie rok temu, jak zaczęła się pandemia, pomyślałem sobie, że no wzrośnie sprzedaż aut indywidualnych, a car sharing może mogą czekać trudne czasy, ale no jednak ci ludzie jakoś muszą się przemieszczać do pracy. To było za mało, rozumiem, tak? Tak, to znaczy siłą rzeczy tam był taki ruch w dwie strony. To znaczy z jednej strony częściowo ludzie tak czy inaczej przemieszczają się, bo mają taką pracę, która tego wymaga. Z drugiej strony po prostu tego ruchu jest mniej, no bo w całości ten ruch zmalał. Tak? To jest przede wszystkim ta rzecz. Czyli rzeczywiście sposób, w jaki ludzie teraz żyją i przemieszczają się, jest inny. Paradoksalnie też po pierwszym lockdownie, kiedy on trochę zwolnił, my zaobserwowaliśmy znaczne zwiększenie tego ruchu u nas w usłudze ze względu na to, że nasza usługa wydawała się najbezpieczniejszą usługą z całego transportu miejskiego, który ludzie mieli do dyspozycji. No chociażby porównując z jazdą tramwajem, no to wiemy, że taki samochód jest raczej bezpieczniejszy, tudzież nawet z taksi, tak, gdzie mam zawsze kierowcę, który jedzie z nami w samochodzie. Ale to nie wystarczyło. Tego ruchu jednak jest zdecydowanie mniej i to zaobserwowaliśmy. Niepewność, która wynika z rozwoju tej kategorii i tego, jak będzie dalej taki transport miejski funkcjonował w okresie pandemii, jak długo ta pandemia będzie trwała w takim stanie, w jakim teraz jest, jest za duża. Zdecydowaliśmy się, że nie będziemy takiego ryzyka dalej ponosić i zakończymy tę usługę. Na flotę Innogy Go składało się 500 aut BMW i3 w pełni elektrycznych samochodów. Zastanawiam się właśnie przy tej okazji, jakbyśmy poruszyli, jak idzie rozwój elektromobilności, bo na razie jedyne, co na pewno można zaobserwować, to
No dobra, dwie rzeczy. Jedna, że faktycznie jest coraz jest mało tych punktów ładowania. Druga rzecz taka, że rozwój elektromobilności powoduje, że są pewne anomalie tak naprawdę na rynku. W tym możemy mówić o anomalii w postaci cen nowych samochodów, bo to ma duże przełożenie. Jak Samar, Instytut Samar wylicza, że rok do roku ceny nowych samochodów wzrosły mimo pandemii o 10%, tak ceny tych najmniejszych samochodów wzrosły o wiele więcej. Na przykład Skoda Citygo według Samaru 121% wzrosła rok do roku. Smart 4 95%, Smart 4 2 74%. Elektromobilność na razie powoduje bardzo duży wzrost cen nowych aut. Ciężko powiedzieć, czy to elektromobilność powoduje pandemia, tak? Zrozumiałem, że te skutki pandemii i tu jest, myślę, że kilka efektów, które się nakładają. Z jednej strony to jest generalnie spadek popytu na większość rzeczy poza, no powiedzmy, biznesem online'owym, tak? Ale jeśli chodzi o samochód, on nagle bardzo zmienił swoją rolę, to znaczy samochód jest takim symbolem, też realizacją potrzeby bezpieczeństwa, a w trakcie pandemii jest to wyraźnie kluczowe, to znaczy ludzie czują się bardzo bezpiecznie mając swój samochód, przede wszystkim dlatego, że jeżdżą tylko sami tym samochodem, a po drugie, że mają pewność tego, że ten samochód jest, a tu w okresie pandemii część tych usług, które dawały możliwość przemieszczania się, już taka pewna nie jest, czy z powodu zagrożenia wirusem, czy z powodu po prostu dostępności. I myślę, że to wygenerowało większy popyt na auta, tak czy inaczej, wśród tych, którzy chcieli to robić. A z drugiej strony biznes motoryzacyjny też bardzo ucierpiał przez pandemię i to skontrastowało jeszcze prawo popytu podaży, czyli ludzie bardzo chcą kupić samochód. Może nie jest ich tak dużo, jak było wcześniej, za to tym bardziej producenci chcą na tym skorzystać i podnoszą ceny samochodów, no bo te samochody się sprzedają. No się sprzedają, a jednocześnie są wycofywane, bo to też jest parę zjawisk, tak? Żeby wypracować samochód elektryczny bądź nawet plug-in hybrydowy, no to jednak trzeba tych nakładów badań i rozwoju i to są bardzo drogie rzeczy. To są rzeczy, które są wymuszane przez Unię Europejską, też która dąży do tej niskoemisyjności. Po kolei te samochody stricte spalinowe są wycofywane z rynku, te pluginy i samochody elektryczne są takim ideałem, do którego wszyscy dążą, no ale ten ideał bardzo dużo kosztuje i stąd eksperci rynku motoryzacyjnego tłumaczą, że te ceny na rynku nowych samochodów wynikają, ale zwłaszcza w tym segmencie, który też mieli do zaoferowania państwo, BMW i3 bardzo fajny, to jednak ta półka wyższa, jednak te ceny najmniejszych samochodów z niższych półek cenowych podskoczyły niesamowicie. Tak, zgadzam się, tak, i to jest właśnie ta sytuacja też bardzo trudna z perspektywy i zwykłego konsumenta, ale tak jak mówię, no, jest to wiele efektów i ten popyt, on się finalnie zwiększył, tak mówiąc wprost, to znaczy w tym konkretnym segmencie, a dodatkowo dostępność tych samochodów jest niższa, bo fabryki inaczej pracują niż pracowały wcześniej, mają bardzo ograniczoną producenci podaż tych samochodów, więc tym bardziej tu działa prawo ekonomii, tylko ono jest przekontrastowane i na innych trochę mechanizmach w tym momencie się objawiło, stąd też taki efekt. On jest dziwny i myślę, że to się dłużej nie utrzyma też, bo to jest ekonomia, tak? Prawo popytu i podaży w którymś momencie się gdzieś powinno wyrównać. Na razie jeszcze producenci starają się w tym działać, w szczególności niby małe samochody, ale bardziej premium, tak? Elektromobilność jest premium cały czas, tak? Ona jest na razie absorbowana przez ludzi, którzy są bardziej zamożni i bardziej świadomi. Z tego też powodu tutaj no, tacy ludzie są w stanie płacić wyższą premię za tego typu auto. A wracając do tematu Innogy Go, jakby pan mógł tak ocenić, czego pana nauczyła ta przygoda i jakie są dalsze plany, czy one są związane z elektromobilnością, rozwojem elektromobilności w Polsce? Tak, to znaczy zacząłem o tym mówić, Innogy w Polsce od już dłuższego czasu inwestuje w tą elektromobilność. To, że Innogy Go w tym momencie postanowiliśmy zakończyć i ten projekt nie będzie rozwijany na ten moment, to nie znaczy, że z elektromobilności wyjdziemy. Aktualnie jesteśmy w trakcie przygotowywania naszej strategii, która będzie określała dokładnie, jak chcemy w tym segmencie być. Na pewno chcemy być blisko tego, co jest naszym DNA, czyli energia elektryczna i dostarczanie tej energii do samochodów elektrycznych, czyli infrastruktura do ładowania samochodów, sprzedaż tej infrastruktury i publiczne ładowanie aut. I tu jesteśmy naprawdę w tym mocni, zawsze byliśmy, tylko jest to po prostu mniej medialne.
Innoji Go było bardzo medialnym projektem i stąd głównie o tym rozmawiamy. Czego mnie nauczyło? Wydaje mi się, że przede wszystkim to, że timing jest bardzo ważny i my myślę, że super wstrzeliliśmy się w timing, jeśli chodzi o start projektu Innoji Go. Za to, to jak się rozwijał rynek wtedy, to już nie zależało od nas. I tutaj akurat no, nie było to adekwatne co do naszych oczekiwań, no, ale tak się czasem dzieje po prostu. I stąd i z tego powodu bardzo pragmatyczne decyzje podejmujemy, które są no, teraz nieuniknione, ale jesteśmy z nimi po prostu okej. Okay. Okej, okay, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że będzie się jednak jakkolwiek ten projekt może w innej formie rozwijał. No to jest przyszłość, na to jesteśmy już tylko i wyłącznie skazani. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był pan Andrzej Popławski, kierownik do spraw elektromobilności w Innoji Go. Kłaniam się pięknie panu, dziękuję, kłaniam się pięknie państwu. Wszystkiego dobrego, do widzenia.